W Domu Kultury Kosmos podsumowano kolejny rok projektu Mały Europejczyk to ja i ty. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowane dla przedszkolaków zajęcia odbywały się pod hasłem Polska to moje miejsce w Europie. Program opracowany został przez Annę Szczepanik i jest realizowany już od 9 lat w Polsce, a także za granicą. Mały Europejczyk to ja i ty. To edukacyjny projekt współpracy międzynarodowej, który zdobył uznanie w wielu europejskich państwach. Jest on realizowany w przedszkolach nie tylko w Polsce, ale także we Francji, Rosji, Islandii, Rumunii, w Czechach, na Ukrainie i w Słowacji. Głównym celem pomysłodawców tego przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i zapoznanie młodych ludzi z kulturą, historią oraz tradycjami i obyczajami mieszkańców innych państw europejskich. Podczas uroczystości w Domu Kultury Kosmos podsumowano efekty pracy miejskiego przedszkola nr 1 w Dębicy oraz 9 rok realizacji projektu Mały Europejczyk to ja i ty w naszym mieście. W bieżącym roku poświęciliśmy dwóm zagadnieniom uwagę. Pierwsze, muzyka, moja muzyka, czyli praktycznie utworzyliśmy muzykę polską, muzykę europejską, muzykę dziecięcą, muzykę klasyczną, a także muzykę popularną. Natomiast drugą część, czyli drugi semestr bieżącego roku szkolnego poświęciliśmy zdrowiu, przyrodzie, ekologii. Na zakończenie roku szkolnego zostały zorganizowane konkursy. Każda placówka partnerska dostała wachlarz zagadnień i zadań do wykonania i muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, bo spływają przepiękne prace konkursowe wykonane przez dzieci i uczniów z zagranicy, a także materiały drogą elektroniczną. Być może kiedyś powstanie kolejna książka o Małym Europejczyku. W związku z jubileuszem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wiele zajęć w bieżącym roku szkolnym dotyczyło historii naszej ojczyzny i jej przynależności do Unii Europejskiej. Anna Szczepanik, autorka projektu Mały Europejczyk to ja i ty, zapewniała nas, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Na przyszły rok chcemy dalej edukować dzieci, bo tak naprawdę wszystko to, co robimy, służy rozwojowi dzieci. Projekt Mały Europejczyk to ja i ty jest skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, czyli realizujemy to, co jest dla nas obowiązkiem, ale rozszerzamy, jesteśmy kreatywni i robimy to troszeczkę jeszcze w inny sposób. Natomiast myślę, że warto by zauważyć, że projekt oddziaływuje także na dorosłych, ponieważ dzieciom asystują dorośli, nauczyciele, pracownicy, rodzice, środowisko. W planach mamy kontynuację działań i podsumowanie wiedzy z 10 lat pracy, ponieważ Mały Europejczyk będzie miał już 10 lat i planujemy konferencję naukową na zakończenie 10 lat pracy z Małym Europejczykiem, a także planujemy podsumowanie pracy. Dla nas był, jest i będzie rozwój każdego dziecka na miarę jego możliwości, zdolności, umiejętności, ale rozwój każdego to cel projektu. Podczas uroczystości wystąpiły dzieci z wszystkich grup miejskiego przedszkola nr 1 w Dębicy, które swoim śpiewem i tańcem wyraziły miłość do naszej ojczyzny oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.